Dzień dobry Państwu, Agnieszka Dobkiewicz. Witam Państwa w imieniu telewizji Teletop Sudety. Zapraszam na rozmowę dnia z prezydentem miasta Świdnica, panem Wojciechem Murskiem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy panie prezydencie. Spotykamy się przed wyborami, więc czas na troszkę podsumowań i troszeczkę rozmów o mieście. Panie prezydencie, może na początek, czym jest dla pana Świdnica? Jestem urodzonym Świdniczaninem, w związku z tym jest to na pewno moje ukochane miasto mojego dzieciństwa, dorastania, a teraz no, miejsce życia całej mojej rodziny. A tak troszeczkę bardziej osobiście? Osobiście, no to myślę, że przez tyle lat to praktycznie wszystkie zakamarki świdnickie są znane z wieloma miejscami, są związane wspomnienia, czasami wręcz sentymentalne, przyjaźnie, nawet ze szkoły podstawowej, poprzez drugie liceum. To wszystko jest coś, co sprawia, że jest też taka bliskość wielu osób, że no nie ma takiej możliwości, żeby kogoś właśnie, kto się wpisywał w tą historię, nie spotkać na zakupach, na spacerze. W związku z tym myślę, taki duży, dobry dom. A panie prezydencie, ma pan w Świdnicy miejsca magiczne, do których pan chętnie wraca? Na pewno są takie miejsca. Wydaje się, że trudno powiedzieć, że podwórko może być miejscem magicznym, natomiast jak się kopało piłkę, jak się spotykało z chłopakami, jak się grało w kolarzyki, to nawet podwórko może być takim miejscem magicznym. Jak dzisiaj patrzę, jak się zmieniło, bo przecież z balkonu widziałem szkołę numer 6 i tam podwórko było też połączone z boiskiem. Jak dzisiaj patrzę na tego nowoczesnego orlika, jak to się w oczach niesamowicie zmieniło, to z jednej strony jest radość, satysfakcja, że to jest już XXI wiek, a z drugiej strony taki sentyment, że wtedy to inaczej wyglądało, mimo że zdecydowanie gorzej, ale coś w sercu człowieka jest, że te sentymenty się odzywają. Panie prezydencie, zostawmy te wczesne lata, ale jeszcze nie wracamy do obecnego czasu. Zostańmy przy tym okresie 12 lat temu, kiedy po raz pierwszy zostaje pan prezydentem Świdnicy. Gdy pan startował do fotela prezydenta, czy ta Świdnica, którą widzi pan teraz, jest tą Świdnicą, o której pan marzył te 12 lat temu? Na pewno tak, ale nawet więcej. Bo wtedy widziałem te takie najbardziej zasadnicze problemy. I to mnie trochę denerwowało, bardziej motywowało, czyli opinia Świdnicy jako miasta niegościnnego, nieprzyjaznego inwestorom, miasta narzekań, smutnych twarzy, no to jako rodowitego Świdniczanina było nie do zniesienia. I czułem, że jest tak olbrzymi potencjał w tym mieście, w jego mieszkańcach, że to da się zmienić. Ale wtedy, przyznam się, myślałem, że przede wszystkim to trzeba zwalczyć ten największy problem, czyli problem dużego bezrobocia, z takim przekonaniem, że to jest takie bardzo duże źródło właśnie jakiegoś takiego zniechęcenia, marazmu. I wydawało się, że ten problem, parę jeszcze takich znanych problemów, nie wiem, zawsze słyszałem i uczestniczyłem w rozmowach, że odbudujemy Jagiellońską 1. Parę takich punktów było, że koniecznie trzeba zrobić. I wydawało się, że ta lista jest zamknięta i że podołamy tym wszystkim wyzwaniom i mierzyłem się z taką Świdnicą. Natomiast z jakąś ogromną satysfakcją, patrząc ilu ludzi pozytywnie myślących, ciężko pracujących, dających swoją energię, jest w stanie się do dobrych projektów przyłączać, to okazało się, że można dalej marzyć
już nie o takich podstawowych rzeczach, tylko o rzeczach, które nawet się nie ruszały jako tematy, bo wydawały się tematem tabu, nie do zrobienia. To takim klasycznym przykładem jest wieża ratuszowa, że ja już wolałem nic nie mówić, bo tylu już ludzi obiecywało, ale się okazało, że te nawet ukryte rzeczy można było realizować. Także myślę, że po tylu latach mogę powiedzieć, że ten założony pierwotnie projekt powalczenia o Świdnicę wypełnił się w pełni. Panie prezydencie, a zapytam troszeczkę tak przewrotnie. Z perspektywy pana dzieci, dwójki, ta Świdnica jak wygląda? Czy one chcą tutaj wrócić, gdy skończą swoją edukację? Czy mój syn jest już dzieckiem XXI wieku, Natalia córka jeszcze końcówki i myślę, że uczestniczą w różnych spotkaniach, są wyjazdy na urlop, wyjeżdżamy za granicę i pasja, z jaką one pokazują zdjęcia, filmiki ze Świdnicy, pokazuje, że to jest ich miasto i są dumni. Ale też są takie ciekawe historie, że Natalia mówi, no tak, jak ja chodziłam do podstawówki, to takich boisk to pomarzyć nie było. Wiktor mówi, ja już na tych boiskach gram. Ale z kolei Wiktor mówi, jak chodziłem do ósemki, to ona jeszcze tak brzydko wyglądała, a teraz jak ja już chodzę do gimnazjum, to ją odnawiacie. No i to pokazuje, że te zmiany zauważają i utożsamiają się z tymi zmianami. No, Natalia mogła studiować, bo miała takie oferty i za granicą, i gdzieś tam Kraków, Poznań. Mówi, nie, tutaj najbliżej, bo chcę zachowywać się związki z rodziną, to jest oczywiste, ale z przyjaciółmi, chcę uczestniczyć w tym, co się dzieje i uczestniczy w dalszym ciągu w życiu kulturalnym, śpiewa, spotyka się z przyjaciółmi i chyba nie wyobraża sobie innej możliwości, jak skończyć studia i dalej tutaj w Świdnicy żyć i pracować. A panie prezydencie, rozmawialiśmy o mieście, a teraz zapytam o pana. Czy Wojciech Murdzek zmienił się przez te 12 lat? Jakieś zmiany priorytetów, spojrzenia? Myślę, że tak. No niektórzy złośliwie komentują, że ilość problemów do rozwiązania to te trochę przypruszone włosy. Rzeczywiście wyzwań jest bardzo dużo. Ale myślę, że też ten proces tego życia samorządowego pokazuje, że zmiany dyktuje życie. To, co powiedziałem, że miałem obraz wielu wyzwań, ale takich bardzo podstawowych. Ja mówiłem wtedy, że trzeba mieć przed oczyma takie powiedzenie chleba i igrzysk. I wtedy mówiłem, dajmy spokój z igrzyskami, trzeba chleba, czyli te miejsca pracy i tak dalej. I jak dużo się udało zrobić w infrastrukturze, właśnie w tych tematach związanych z miejscami pracy, no, w sumie miliard złotych wpakowanych niejako przez inwestorów w Świdnicę, kilkanaście firm, ponad 3000 miejsc pracy, trzykrotny wzrost dochodów z podatków. No to są takie twarde dane, które pokazują, że w tym temacie dużo się udało zrobić. Ale zauważam i muszę się do tego dostosowywać, że się pojawia ten człon i igrzysk, to tak symbolicznie, ale to oznacza, że jak nie wszyscy jeszcze, to jest proces, który musimy kontynuować, jeśli chodzi o miejsca pracy, ale tam, gdzie się udaje, gdzie rodzina ma stabilną sytuację, jeśli chodzi o pracę, tam wzrastają wymogi dotyczące czasu wolnego, związane z obszarem kultury, sportu, wypoczynku i to się zmienia. I ja to widzę i te swoje plany modyfikuję. Ale wiem, że wchodzimy w taki obszar już bardziej wyszukanych potrzeb mieszkańców i już nie można tak spokojnie powiedzieć, cała Świdnica mówi o miejscach pracy, no to róbmy je. Nie pytajmy, bo wszyscy wiedzą, nie? Cała Świdnica mówi, że to skrzyżowanie jest okropne i coś trzeba zrobić, no to róbmy je. Natomiast teraz
ja się uczę coraz bardziej wsłuchiwać w głos mieszkańców, bo te potrzeby już są bardziej dzielnicowe, już dotyczą jakiejś pojedynczej grupy mieszkańców, jakichś pasjonatów. I to jest proces, który zauważam, że zmusza mnie do zmiany myślenia, do zamiany mówienia na słuchanie, stąd między innymi takie moje osobiste przekonanie do wartości budżetu obywatelskiego, bo to jest taka praktyczna forma słuchania ludzi, czego potrzebują i co powinno być zrobione. No w tej chwili chcemy słuchać mieszkańców, co sądzą o miejscach w żłobkach. Nie, żeby powiedzieć, a 100 miejsc, 200 miejsc w żłobkach jakoś będzie, tylko pytamy, jakie są potrzeby. I korzystamy z nowoczesnych narzędzi. Chcemy praktycznie dotrzeć do każdego rodzica mającego dziecko w tym wieku i usłyszeć, jak on to widzi, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. I myślę, że to jest już takie trwałe zjawisko, że nie można się cofnąć, bo te potrzeby już trzeba bardziej precyzyjnie identyfikować i próbować na nie odpowiadać. Mhm. Ale panie prezydencie, opozycja w tym momencie, troszkę tak wrócę, zarzuca panu jednak, że gdy ona mówiła o żłobkach czy budżecie obywatelskim, nie było reakcji, dopiero później ona się pojawiła. Nie, to tak nie jest i to jest taki wieczny spór o ojców sukcesu. Ja nie chcę z tym polemizować. Mówię, wyście mówili, my mówimy, róbmy to razem. Takie kto był pierwszy, czy kura, czy jajko, nie ma sensu. Jeżeli się zgadzamy w pewnych kwestiach, to róbmy je razem, łączmy siły i bądźmy wspólnie ojcami sukcesu, bo to nie da się przypisać politykom, samorządowcom, prezydentowi. To są sukcesy mieszkańców i o tym nie zapominajmy. Jeżeli mieszkańcy przyjmują to, mówią dobry pomysł, to róbmy to dalej, a nie licytujmy się, kto tam dzień wcześniej coś powiedział, czy dzień później. To myślę, że mieszkańców tak średnio interesuje. A panie prezydencie, żeby nie było tak całkiem laurkowo, to takie podsumowanie tych ostatnich 4 lat, ale także te rzeczy, które, oczywiście te, które się udały też, ale te, które się też nie udały. Czy myślę, że rzeczy się sporo udało. No takim symbolem, myślę, ciekawym symbolem jest wspomniana wieża ratuszowa, bo to nie chodzi, każdy może wybudować jakąś wieżę. Natomiast tyle dobrych rzeczy, które się zadziały, czyli starsze pokolenie, które pamięta, jak była wieża, później nie było, jak się moment, zawaliła, prawda? To przecież ilość rozmów, którzy mówią, ja tam byłem, ja to widziałem, ja słyszałem ten huk, ten pył, to czułem osobiście i powiedzmy sobie szczerze, że później ci ludzie słyszeli te obietnice niekończące się i tracili wiarę, że można coś zrobić. W związku z tym, jak się udało, to te wszystkie piękne wspomnienia odżyły, ale przede wszystkim odżyła wiara, że od mówienia do zrobienia też jest ścieżka, że to nie jest tak, że można żyć i trzeba żyć wspomnieniami, że można połączyć siły i coś zrobić. Ale taką troską było, czy młodzież kupi ten temat. I stąd dbaliśmy, żeby w środku ta wieża była super nowoczesna i żeby wprowadzenie jej w tą panoramę Świdnicy było też udziałem naszej młodzieży. Stąd na otwarciu młodzieżowe zespoły, lasery, wszystko. I mogę powiedzieć, że młodzież... Właśnie młodzież często ciągnie swoich gości, żeby oglądali Świdnicę z góry. Myślę, że ilość nagród, które otrzymujemy. Ja wiem, że jest część osób, która krytykuje, deprecjonuje i mówi po co, nie wiem, nawet aż dalej idą, mówią, że kupione, no bzdura, no nie można kupić w całej Polsce nagród i wszystkich kapituł. Natomiast są takie nagrody, jak ostatnio Gryf, taki w nagrodach gospodarczych, gdzie no, mnóstwo przedsiębiorców świdnickich mówi, gratulacje. My się też czujemy mocno. No, dzisiaj z nagrodą. A dzisiaj wracam z nagrodą, gdzie Świdnica jest na pierwszym miejscu, najbardziej przyjaznym, kreatywnym miastem w wszystkich rozwiązaniach i działaniach na rzecz rodziny. No, ale jak się uważnie wczytamy w treść, to tej nagrodzie towarzyszy 350 tysięcy, które chce przekazać samorząd województwa dla świdnickich rodzin poprzez nasze samorządowe ręce. I to pokazuje, że trzeba budować również
takie pozytywne widzenie tych wszystkich nagród, bo ja zawsze podkreślam, nie, że tu prezydent jakoś szczególnie, tylko mówię zawsze Świdniczanie, współpracownicy, cały urząd, radni i nie chcę, że tak powiem, zawłaszczać, bo mam to przekonanie. Chciałbym, żeby się wszyscy Świdniczanie cieszyli. Mamy stronę sukcesów Świdniczan, dlatego żeby budzić tożsamość, budzić tego pozytywnego ducha i rzeczywiście mieć pewność, że jesteśmy miejscem szczególnym, że po tylu latach wracamy na tą pozycję historycznie uzasadnioną miasta takiego dumnego, rozwojowego, konkurującego w skali regionu i znanego w Polsce i gdzieś dalej. Ale żeby nie przedobrzyć, no to myślę, że jakimś rodzajem porażki jest kwestia tego bardzo dużego przedsięwzięcia akwaparku, bardzo ambitnego, dlatego tak ambitnego, że chcieliśmy, żeby przyciągało wiele osób spoza Świdnicy i tak był ten projekt przygotowany, myślę, że perfekcyjnie do ostatniego momentu. I rozczarowanie, że nie na początku tej drogi, tylko już po wykonanej pracy Rada z tego projektu zrezygnowała. Panie Prezydencie, właśnie teraz zostawmy to, co było, a plan na najbliższe 4 lata. Jako wspólnota przygotowaliście cały program, ciekawe zamierzenia. Opowiemy troszeczkę o nich? Tak, oczywiście cały program to jest kawałek książki, ale proszę się nie martwić, dzisiaj nie będę opowiadał. Nie będziemy czytać Świdniczanów na dobranoc, bo to nie są bajki, tylko to są bardzo konkretne rozwiązania i konkretne rzeczy. Natomiast w tym całym pakiecie rozwiązań chciałbym zwrócić uwagę na coś, co nazwaliśmy tak roboczo kontraktem dla świdnickiej rodziny. Jak widać, to jest cała dokładnie wypełniona strona przedsięwzięć bardzo konkretnych. Nie wydaje się panu troszeczkę, że przez te ostatnie lata, 4 pracy w samorządzie, troszeczkę prezydent oddalił się od mieszkańców, uciekł nam pan do urzędu, trochę się w nim schował i mieszkańcy mają taką potrzebę bezpośredniego kontaktu z panem. Znaczy ja myślę, że ja też się dziwię takim głosom. Pytam mieszkańców, których spotykam. Teraz przecież też chodzę po domach, po mieszkaniach, rozmawiam, ale na co dzień też spotykam mieszkańców i zwyczajnie, ponieważ słyszę takie głosy, pytam, jak wy to widzicie, jak postrzegacie. No i mieszkańcy są zdziwieni. No przecież co tydzień ma pan grupę tych najbardziej potrzebujących mieszkańców, pan z nimi rozmawia. Ilość spotkań poprzez różne organizacje, wydarzenia, to jeden Pan Bóg wie, ile ja rozmów odbywam z mieszkańcami w kuluarach, w drodze na wydarzenie, z wydarzeniem. Nie ma, że tak powiem, problemu. Skrzynka mailowa jest dla tych korzystających z nowoczesnych metod. Także ja myślę, że odwróciłbym to pytanie i skierował dla tych, którzy taki obraz budują i niech oni rzeczywiście spytają mieszkańców, czy tezę, która jest wygłaszana, czy ona po prostu jest prawdziwa, albo żony, ile ja czasu poświęcam rodzinie niestety, a to jest czas, kiedy jestem właśnie z mieszkańcami, po to, żeby się spotykać, żeby rozmawiać. No jak był budżet obywatelski, no praktycznie obecność w każdej dzielnicy i dialog nie z politykami, tylko z mieszkańcami. W związku z tym... Ale odczuwa pan taką różnicę, że 12 lat temu było mniej pracy, teraz ma pan tej pracy po prostu więcej? Pracy jest więcej, bo jak może jeszcze wcześniej, bo ja już w przyszłym roku będę świętował większy jubileusz samorządowy. Już pokażę teraz czystą kartkę, ale za pierwszej kadencji
na dwóch dosłownie takich stronach napisaliśmy, ówczesny prezydent nam zaproponował, to on był autorem, ale myśmy jako radni bardzo skrupulatnie się zapoznali, coś tam dopowiedzieli, uzupełnili, ale program zagospodarowania mienia poradzieckiego to były właśnie takie pojedyncze kartki. Dzisiaj, jak robimy projekt na jedną elewację, no mamy ileś elewacji odnowionych również z udziałem środków unijnych i to jest szczególny rodzaj, no to wtedy w momencie projektu dotyczącego jednej elewacji jest taki stos dokumentów. No ale nie jestem sam przecież. Panie prezydencie, ta kadencja będzie wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy idzie pan z poparciem do wyborów Platformy Obywatelskiej. Czy to był ruch konieczny, bo jest dość zaskakujący? Znaczy pytanie, kogo on zaskakuje, to jest też... Jeśli mogę mówić o moich mieszkańców, to mieszkańców. Ale myślę, że to takie publiczne uświadomienie rzeczy oczywistej może zaskakiwać, natomiast nie sam ruch. Ponieważ jeżeli my od kilkunastu lat z radnymi Platformy współpracujemy, a ostatnie 4 lata są przykładem rzeczywiście bardzo dobrej współpracy z radnymi Platformy i nie tylko radnymi tutaj w mieście, ale też w relacjach z zarządem województwa, z sejmikiem, z radnymi Platformy tam działającymi i szukanie wspólnie rozwiązań korzystnych dla Świdnicy, to ja mógłbym pokazać, jakie to owoce daje. I patrząc na owoce wielu, wielu milionów, mówiłem o tym trzecim miejscu w pozyskiwaniu środków unijnych, no to jest przykład dobrej współpracy i naturalną rzeczą jest, i tego może brakowało kiedyś, że to co nienaturalne wydawało się, że jest naturalne, bo tak politycy mówią, natomiast wydaje się, że odwrócona sytuacja, że teraz jest ruch naturalny. Współpracujemy 4 lata, mówimy, że współpraca jest bardzo dobra, to mówimy, nie traćmy czasu na wybory. Ludzie są zmęczeni politykowaniem, sporami, pewnym udawaniem debat dla dobra miasta. Ludzie mówią, idzie wam dobrze, to róbcie dalej, nie traćcie ani dnia, ani miesiąca. W związku z tym rozmawiamy, jak mądrze zagospodarować te blisko miliard złotych, które będą skierowane na aglomerację wałbrzyską, w której jesteśmy aktywnym uczestnikiem. I szkoda czasu. I myślę, że porozumieliśmy się, że właśnie nie traćmy tego czasu, tylko tą dobrą współpracę nazywajmy po imieniu. I stąd jednoznaczne poparcie na poziomie regionu, ale też przyjaźnie odebrane przez wielu, wielu właśnie członków Platformy tutaj w Świdnicy, bo oni rozumieją, że ten mechanizm właśnie jest taki. Współpracujmy dalej i stąd cieszę się, że stać nas było na normalny gest, który pozwala dobrze pożytkować energię, a nie na takie właśnie gry polityczne, które, tak jak już wspomniałem, dla przeciętnego mieszkańca nie są ani czytelne, ani jasne. Panie prezydencie, a troszeczkę o tą politykę jeszcze zahaczę. Unika pan, przynajmniej z perspektywy innych kandydatów, debaty publicznej z kandydatami. Dlaczego? No ja wiem, że są sytuacje takie, że możemy różnić się ocenami, ale ja przed chwilą powiedziałem, naprawdę ja tych okazji do rozmów z osobami, które przecież znam, z którymi ileś czasu na rozmowach spędziłem i zamierzam te rozmowy kontynuować. W związku z tym to nie jest tak, że ja nie chcę rozmawiać, bo w Świdnicy zawsze jestem w stanie rozmawiać. Natomiast w takich grach politycznych i niestety te debaty trochę oscylują w tym kierunku typu wszyscy na jednego, a gdzie jest miasto, gdzie jest dyskusja o programie, stąd... Ale panie prezydencie, tu się nie zgodzę. Sami pana zaproszaliśmy, chcieliśmy rozmawiać o tym mieście. Na to, co powiedzą pozostali, nie mamy wpływu, no ale... Sama pani sobie odpowiedziała. Idea debat jest dobra, ale dobra idea wypaczana, a przecież jak Polska długa i szeroka, wiemy, że debaty w tym kraju zostały zdeprecjonowane, wypaczone i zmęczyły całą Polskę. Zmęczyły mieszkańców od wiosek po metropolię.
W związku z tym nie jest to, że tak powiem, rozwiązanie takie oczywiste jak jeszcze kilka lat temu. Państwo wiecie, że nie uchylałem się nigdy od debat, ale no czas się trochę zmienia i musimy nadążać za tym czasem. Ale panie prezydencie, teraz też odpowiada pan na dość trudne pytania, przynajmniej tak mi się wydaje, i nie ma z tym problemu, więc... Ale ja się nie boję rozmowy naprawdę o mieście, natomiast nie wiem, czy rozmowy nie wiem, o moralności są najbardziej potrzebne mieszkańcom na parę dni przed decyzjami wyborczymi o przyszłości miasta. W związku z tym to nie jest problem nawet najtrudniejszych pytań, tylko intencji. Jeżeli intencje są tak, jak dzisiaj rozmawiamy, że troską jest Świdnica wczoraj, dzisiaj, a szczególnie ta, która będzie, no to zapewniam, że zawsze znajdę czas na tego typu rozmowy, tego typu spotkania. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu również dziękuję.